Siema, witajcie po dłuższej przerwie. Dosyć długo mnie nie było, dosyć sporo nie nagrywałem czasu, ale też chciałem odpocząć od tego wszystkiego. Też jestem zmęczony troszkę czasami tym internetem i tak w okresie zimowym po podsumowaniu daję sobie trochę taki większy, dłuższy luz i nie nagrywam. No ale już działamy, dosyć sporo się dzieje, i mówię, muszę w końcu też zacząć nagrywać. I działamy. Widzicie w tle 403, która jest dzisiaj u nas na testach, razem z ładowarką teleskopową, przegubową JCB420. Pójdziemy zaraz do niej, to Wam ją pokażę. Ogólnie działamy dosyć sporo teraz, wiadomo, nawozy już mamy wwiezione. Działamy z Coca-Colą, zaraz mnie John Deere zagłuszy. Działamy z Coca-Colą, aktualnie jeszcze wywalamy agrowybieg, czyli takie miejsce, gdzie trzymamy jeszcze nasze cielaki, zrobiony boks kostek, z tego względu, że już nie ma miejsca, ale zaraz podejdziemy do tej 420, ona tam jest, to Wam ją pokażę, jak to wygląda. Tak, działamy z Coca-Colą, mieliśmy dosyć spore przygody z beczkami, ale w sumie nawet też mam ujęcia nagrane, może z tego też filmik zrobię, bo troszkę usiedliśmy. Temat ogólnie z tymi ładowarkami wygląda tak, że no potrzebujemy małą ładowarkę przegubową i ładowarkę największą przegubową z teleskopem. Myśleliśmy też, aby wziąć Fadromę, ale jednak ten teleskop będzie u nas praktyczniejszy. No i właśnie w tym kierunku też testujemy te ładowarki. Mieliśmy Weidemana, Schaeffera i teraz mamy JCB. Tak samo małą, jak i dużą. Najlepiej właśnie, aby wziąć z jednej firmy obie. Będzie to i komfortowe dla ceny, no i też dla, może dla serwisu, który też inaczej będzie do tego podchodził. Temat też fajny wyszedł z tym zbiornikiem paszy. Ponieważ jak wiecie, wstawiałem ten filmik z uszkodzonym zbiornikiem paszy. Po tym czasie odezwała się do mnie, żebym teraz nie przekręcił imienia, prawdopodobnie pani Wiesława, tak, pani Wiesława, którą pozdrawiam. Z pomocą właśnie tutaj naprawy tego zbiornika wytłumaczyła mi właśnie, że ta firma, od której mieliśmy ten zbiornik, która rzekomo miała nam go naprawić, po prostu już zakończyła swoją działalność, przebranżowiła się. No i dlatego też był taki problem z naprawą tego zbiornika. Pani Wiesława zaoferowała nam swoją pomoc, oczywiście, na którą się oczywiście zgodziłem. Element do zbiornika przyszedł bardzo szybko. No i w ostatnim czasie udało nam się ten element wymienić. Dlatego temat zbiornika już uważam za zamknięty. I przynajmniej mam kontakt do osoby, która jest dosyć, można powiedzieć, bardziej odpowiedzialna w tej firmie, no i służy pomocą. Tak, widzicie, za mną jest bezorkowiec Kekerlinga, którego też nie było, przyjechał w okresie późno jesiennym, z tego co pamiętam, też on nie był publikowany. Kekerling, który jest na 6,20, teraz jest skręcony na 4,60, no bo nie mamy oczywiście konia pociągowego, aby te 6,20 pociągnąć. Jest zrobiony na 4,60 i zobaczymy, jak będzie robił robotę, ale tutaj jest wersja Quadro, którą chcieliśmy, która jest według nas bardzo dobra, jeśli chodzi o uprawę bezorkową, ale zobaczymy w praniu. Mieliśmy go na testach i sprawdził się u nas bardzo dobrze. Obok mamy również talerzówkę Kekerlinga, ale 6-metrową, ale to już ona już była pokazana, z tego co kojarzę, na koniec sezonu. Także idziemy teraz ładnie do tej 420, pokażę Wam, jak ona wygląda, i pokażę Wam również, jakie działania teraz robimy budowlane, bo też czekaliśmy za pogodą, dosyć sporo padało i nie było czasu, aby po prostu ruszyć z tym tematem.
Pędzior też miał okres zimowy na warsztacie, ponieważ tutaj też była akcja skrzynia, ale już jest zrobiony, już z nami walczy. Oczywiście wszystkie skrzynie, na których teraz jeździmy, prawie wszystkie są na automacie. Tak, John Deere na autopower, że wiadomo, Fendt na Vario. No i trzeba się z tym liczyć, że to nie jest wieczne. Prędzej czy później, czy w John Deere, czy we Fendzie, ten remont skrzyni trzeba zrobić. Tak jak aktualnie i w New Hollandzie, który... Oczywiście nic nie jest wieczne i w New Hollandzie również trzeba wymienić pewne elementy od skrzyni, aby po prostu szło to dalej, bo już biegi się ślizgały i Sławek go dosyć mocno rozebrał. No i będziemy działać. A korzystając z okazji, że jest rozebrany, no to troszkę go tam trzeba odświeżyć, że tak powiem. Na pewno nabrać nowe oświetlenie, bo jest bardzo słabe, a wiadomo, że z tym oświetleniem to no to zależy mi, aby było dosyć dobrze oświetlone. Naklejki tam pewnie odchodzą, jakieś tam różne szczegóły, które trzeba zrobić. Tak jak widzicie, dorzucamy aktualnie trocinę ze sumą i wapnem. Przerzucę wam kamerkę, aby wam pokazać. trójka nowa, my mamy tą 403 starą. Teraz jest trochę nowsza, ona jest trochę szersza. Myśleliśmy, aby brać ładowarkę bez kabiny, ale teraz już stwierdzamy, że chyba weźmiemy ładowarkę z kabiną. Tak jak w przypadku dowożenia takich trocin, w przypadku wiatru, no dosyć sporo wieje na operatora, a w przypadku kabiny człowiek się zamyka i może tą robotę robić bez problemu. Mamy słoma, trociny, wapno, najwięcej oczywiście jest trocin, mamy 800 kg z tego, 800 kg słomy, tona 600 trocin i 2 tony wapna fast kalk. I tak to wygląda i teraz właśnie tym systemem idziemy, aby też na tych legowiskach było dosyć komfortowo. Tak jak wam kiedyś wspomniałem, z tymi trocinami też był jakiś czas problem. Teraz troszkę się uspokoiło, ta cena też jakoś zeszła na ziemię. Ale już weszliśmy w ten system mieszania ze słomą i to się dosyć fajnie spisuje. Na tych legowiskach fajnie osusza, dlatego też przy tym systemie pozostaniemy. Zbliżamy się właśnie do JCB. Tak jak widzicie, w tle stoją barierki od nowego namiotu. Zaraz tam podejdę wam, w skrócie pokażę, aczkolwiek będzie z tego robiony osobny film, aby wam pokazać nasz sposób umieszczania właśnie jałowizny w namiocie. Tak jak widzicie, tu jest ta 420. Dosyć mi zależało, aby te ładowarki, które do nas przyjadą, były najmocniejsze w swojej kategorii, czyli Weidemann, który przyjechał, miał 156 koni. Mogę się tam o kilka koni pomylić, bo mogę się po prostu mogłem zapomnieć, ale Wajda mam około 156 koni. Schaffer miał 204 konie. Było to dosyć mocno odczuwalne. Tutaj mamy JCB, która ma 150 też kilka koni. Teraz nawet zapomniałem, ale w tym modelu jest opcja jeszcze wersji S, która ma 170 kilka koni, dlatego też te 170 koni też by robiło fajną robotę. I też drugim takim czynnikiem, który uważam, żeby był ważny w tej robocie, bo ona by miała taką pracę obornik, czyli łyżka krokodyl, dosyć sporo tego towaru i zależałoby mi, aby właśnie ta masa tej ładowarki była dosyć spora, bo przy tym przegubie, przy małej masie na skręcie, przy różnym podłożu, bo wiadomo, na polu to różnie wygląda w różnych warunkach, aby po prostu dosyć stabilnie się trzymała
Dlatego też chciałbym, aby ta masa tej ładowarki była dosyć spora, no i aby ją maksymalnie dociążyć, jeśli jest po prostu taka opcja. Także to jest też taki czynnik, który wpływa na zakup po prostu tej maszyny. Z JCB, które przyjechało dosyć szybko, można się sparować z tego względu, że pracujemy już na JCB z 15 lat, dlatego ten joystick już sam trzymając w ręku jest taki sam jak w naszych ładowarkach, no i funkcje są bardzo podobne, dlatego szybko można się do niej przyzwyczaić. Dosyć fajna, szybka hydraulika, co jest takim dużym plusem tej ładowary. Do ramienia, które jest z przodu, niektórzy ludzie się pytają, czy zasłania widok i tak dalej, idzie się do tego przyzwyczaić, także tutaj nie jest tak, że to jest taki argument, który skreśla tą ładowarkę, bo oczywiście tak nie jest, ale dosyć fajnie wyposażona ładowarka. Podejdziemy do agrowybiegów, pokażę wam, jak to tutaj wygląda. Aktualnie tutaj nasz namiot, gdzie trzymamy jałowiznę. Agrowybiegi, czyli te wybiegi z kostki, są dlatego, że nie mamy już tych zwierząt gdzie trzymać. Nie mamy tych zwierząt gdzie trzymać i po prostu zrobiliśmy sobie takie wybiegi, aby po prostu nie ściskać ich na maksa w tych boksach, a z tego względu, że mamy tutaj taki etap bardziej rozbudowy, aby tych zwierząt było więcej, no dlatego musieliśmy gdzieś je po prostu wrzucić. Tutaj mamy boks, który już jest wyrzucony i czasami nawet w takim systemie odchowu te zwierzęta lepiej się odchowują niż po prostu w jakichś, jak to powiedzieć, starych ciasnych budynkach, ponieważ też przerabialiśmy odchów cielaków w starych budynkach i na każdy sposób, jaki chcieliśmy, aby było dla nich komfortowo, nigdy w tych starych budynkach nie było tak, jak powinno być. Nasz aktualny namiot, tutaj mamy 12x74. Ale tak wam wspomniałem, filmik o namiotach będzie robiony osobno, ponieważ troszkę nagrywam tutaj materiału i chcę wam pokazać, jak będzie to powstawało i opowiedzieć trochę bardziej szczegółowo na temat tego namiotu. Także dzisiaj tutaj na ten temat nie będę za dużo się rozgadywał. Namiot będzie o wymiarach 16x99. Zrobione będzie tutaj 9 boksów. Tak, 9 boksów. Musiałem sobie przypomnieć. I dosyć fajne rozwiązania, które tutaj razem z firmą Hale na Bale, która po prostu będzie stawiać tą halę, wprowadziliśmy sprzedażowej. Będzie to u nas zrobione pierwszy raz. Wydaje mi się, że będzie to dosyć fajne rozwiązanie, bo zależało mi bardzo na tym. I myślę, że dosyć fajnie to będzie wyglądać. Opowiem wam wszystko w filmie końcowym. Myślę, że tutaj zajmie nam jeszcze jakiś miesiąc dobry i będziemy wpuszczać jałówki. Także jeszcze chwila i będę starał się wam to wszystko ładnie opowiedzieć. Tutaj mamy kotwy, tak zwane marki, które zrobiła nam Hale na Bale, gdzie będziemy je wtapiać w murki i na to już będą szpilki zalane, będzie stawiana hala. Ale o tym wam opowiem we filmie całościowym z namiotu. Wydaje mi się, że na pierwszy film po przerwie dosyć sporo się rozgadałem. Tych tematów trochę było, ale myślę, że wrócimy trochę do tych filmów, aby wam troszkę opowiedzieć, co u nas się aktualnie dzieje. Także na dzisiaj to tyle. Do następnego. Ja działam dalej.